Robert Winnicki, Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Panie pośle, czy Konfederacja dzisiaj w tej sprawie konkretnej gra z Solidarną Polską do jednej bramki? Konfederacja w tej sprawie jak zawsze gra w interesie Polski, a tym interesem jest nie zaciskać sobie brukselskiej pętli finansowej na szyi. To jest dzisiaj interes Polski. Niezależnie od tego, kto to popiera lub kto jest przeciw, to trzeba właśnie o tym powiedzieć. No ale rozumiem, że ta współpraca z Solidarną Polską jest w tym akurat temacie. No myślę, że posłowie Solidarnej Polski zagłosują jak trzeba, ale wolałbym, żeby zagłosowała nie sama Solidarna Polska, ale żeby cały obóz rządzący, który gra na nucie niepodległościowej przecież od wielu lat, zachował się jak należy, a nie pogłębiał zależność Polski od Brukseli. To bardzo poważną zależność, dlatego że Unia dzisiaj nam mówi, damy wam pieniądze, damy wam miliardy euro, tylko wy za te miliardy euro zapłacicie, bo zaciągniemy na wasz rachunek, Polacy, Francuzi, Niemcy i tak dalej, zaciągniemy na wasz rachunek długi unijne i obłożymy was nowymi unijnymi podatkami. Panie pośle, znaczy od razu wejdę w słowo, przepraszam bardzo, bo jeżeli chodzi o te podatki, to chodzi przede wszystkim o podatek cyfrowy od gigantów internetowych i z tego mają być pieniądze według założeń i chodzi też o to chyba, że to nie tylko jest tak, że ktoś zaciąga się na nas, tylko wszyscy zaciągamy ten dług wspólnie, wszystkie kraje wspólnoty, wszystkie 27 państw, więc chyba nie powinniśmy stosować takiej retoryki, że tutaj Polska jest najbardziej poszkodowana, prawda? Nie, prawda jest taka, że podatkami, że jeśli rząd, który tak to robi w Polsce, chciał zainwestować miliardy euro, te, które Polska ma dostać z tego funduszu, to oni w Polsce i tak nakładają podatki, i tak zaciągają długi, więc nie widzę żadnego sensu w tym, żeby dodatkowo jeszcze dokładać do tego rentę dla biurokracji brukselskiej. To znaczy, szanowni państwo, te pieniądze, które pojawiają się z Unii Europejskiej, za które będziemy musieli zapłacić w podatkach lub spłacając euro długi, to są pieniądze, które państwo polskie może samo sobie wygenerować czy się zadłużyć, jeśli by chciało, chociaż nie powinno się na taką skalę zadłużać, to jest inna sprawa, inny temat, ale ten cały mechanizm jest tylko po to, żeby zwiększyć władzę polityczną Brukseli na samym końcu. To jest po nic innego. I Morawiecki i Kaczyński skapitulowali. To są zdrajcy polskiej niepodległości. I zresztą nie po raz pierwszy. Przy traktacie lizbońskim to mieliśmy to we wszystkich innych sytuacjach, że PiS używając retoryki niepodległościowej, patriotycznej, de facto jak przychodzi co do czego, to nie robi nic innego w Brukseli niż robiła wcześniej Platforma Obywatelska. Dużo przy tym nakrzyczą, natupią się, nawywijają szabelką, a potem i tak skapitulują. No dobrze, panie pośle, to teraz pytanie takie bardzo konkretne. Czy pana zdaniem my w tej chwili, w obecnej sytuacji gospodarczej, jesteśmy sobie w stanie poradzić bez funduszy unijnych, bez planu budżetowego siedmioletniego, który jest czymś zupełnie innym niż ta ustawa o zasobach własnych Unii Europejskiej? Wiemy, że po spłacie nawet tych wszystkich zaciągniętych długów, podatków, na czysto zostaje nam około 10 miliardów euro. Takie są wyliczenia. Czy naprawdę uważa pan, że warto jest te pieniądze tracić w tak trudnej sytuacji? Pani redaktor, 10 miliardów euro to nie są żadne pieniądze duże w skali polskiego budżetu. Mhm. Przestańmy dziadować. Przestańmy się uważać za kraj, który dopiero co wyszedł z komuny, który nie ma własnych przedsiębiorstw, nie ma własnej gospodarki, który na przykład, tak jak dzisiaj dzieje się z jedną z firm pocztowych, nie przejmuje też, nie potrafi przejmować tych zagranicznych korporacji. Jest inaczej. Minęło 30 lat. Stoimy na własnych nogach. Mamy bardzo dobrą klasę przedsiębiorców. Mamy bardzo dobrych pracowników. Naprawdę przestańmy być petentami u brukselskich drzwi, tym bardziej, że to bycie petentem na sam koniec kosztuje. Ta kapitulacja jest powiązana między innymi z tym, że musimy dostosować się do unijnych norm, jeśli chodzi o politykę energetyczną. I każdy Polak, pani mówi o 10 miliardach euro, ale to była transakcja wiązana. Kapitulacja w sprawie brukselskiej pętli finansowej jest powiązana z tym, że za 10 lat
700 zł więcej każde gospodarstwo domowe. Panie pośle, ale dlaczego? Tylko jedna rzecz. Tylko jedna rzecz mnie interesuje. Panie pośle, ja rozumiem, że pan jest eurosceptykiem. Ja się z tym nie zgadzam, ale szanuję. Każdy ma prawo ja do swoich. Panie pośle, redaktor. Dobrze. Ja proszę dać mi skończyć, bo ja nie chcę panu przerywać, więc proszę też mi nie przerywać. Będzie nam zdecydowanie łatwiej rozmawiać. Tym bardziej, że na tym łączeniu rozmawia się trudno, oboje wiemy. Wracając więc do mojego pytania. Rozumiem pana eurosceptycyzm. Znaczy, może nie rozumiem, ale szanuję. Natomiast pojawia się jeszcze jedna kwestia. Dlaczego atakuje pan wyłącznie Unię Europejską, na przykład jeżeli chodzi o kwestię cen prądu, a nie rozlicza pan rządu Prawa i Sprawiedliwości z tego, że obiecali za te podwyżki prądu rekompensaty? O tym już nikt w tej chwili nie pamięta. Mało tego, nie rozlicza pan pana Tchórzewskiego, który mówi o tym, że rachunki tak naprawdę są mniejsze niż większe, bo zarabiamy więcej, w związku z tym nie możemy mówić o żadnych podwyżkach. Panie pośle, wydaje mi się, że jako poseł polskiego Sejmu, to pan powinien rozliczać przede wszystkim. Czy ja nie mam racji? Panie redaktor, niestety nie ma pani racji. Mm-hmm. Odsyłam do wczorajszych wystąpień moich i Krzysztofa Bosaka w zakresie przedmiocie ustaw energetycznych, gdzie była mowa o panu Tchórzewskim, gdzie była mowa o kapitulacji, gdzie była mowa o tym, że jest winą polityki rządu PiS-owskiego to, że ceny prądu rosną i będą rosły. No to dobrze, że pan o tym wspomina, bo dzisiaj teraz pan o tym nie mówi, dlatego chciałam przypomnieć kwestie rekompensat, jasne, które miały być, a ich nie ma. No, taka w tym prawda. Roku 226 zł każde gospodarstwo domowe zapłaci średnio w skali kraju za unijną politykę klimatyczną, za 4 lata kolejne 200 zł, a za 10 lat już będzie 700 zł w skali roku. Średnio statystycznie. Koszty skumulowane dla gospodarki, dla przemysłu, który jest energochłonny, oczywiście wszyscy sobie zdają z tego sprawę, będą gigantyczne. Staniemy się importerem ogromnym energii elektrycznej. Już wczoraj właśnie była procedowana ustawa w tym zakresie w Sejmie, która mówi o tym, że musimy przestawiać nasze sieci przesyłowe energetyczne na to, żeby ogromne ilości energii elektrycznej importować z zagranicy. To wszystko jest skutkiem unijnej polityki klimatycznej. No dobrze, panie pośle, a uzyskaliście od przedstawicieli rządu informacje, dlaczego obiecywano rekompensaty i dlaczego ich nie ma w tej chwili i nie będzie? Czy nie odpowiedzieli? Tak, pan minister Tchórzewski powiedział, to już zdaje się tydzień czy dwa tygodnie temu, że to nie jest konieczne. Znaczy buta i arogancja, że Polacy sobie poradzą. No to trochę jak za okupacją. Rząd sobie poradzi, jak zawsze. Rząd się wyżywi, Polacy sobie poradzą. Nie, znaczy rząd tutaj zdradza też, powiedzmy sobie szczerze, własną agendę, to co zawsze obiecywali. Górnictwo idzie do likwidacji. Mamy w tej chwili, mało się o tym mówi, w Zgorzelcu, w regionie, z którego pochodzę, mamy już sprzedaną elektrociepłownię miejską za granicę i będzie, mamy 400 około plus minus elektrociepłowni w skali kraju. O tym się nie mówi, ale nie tylko prąd będzie drożał. Ciepło będzie drożało bardzo mocno, ponieważ tu również wchodzą te kwoty unijne. Więc trzeba będzie to zastępować węgiel gazem na przykład. To też jest emisyjne, ale to już zostawmy na boku, nieco mniej emisyjne. Ten gaz trzeba będzie importować. Trzeba będzie przebudowywać całą infrastrukturę. Koszty będą gigantyczne. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. To są bardzo konkretne, gigantyczne pieniądze, które każdy Polak zapłaci w rachunkach za to, że Francuzi mają prąd z atomu. Niemcy zresztą w nieudany sposób transformują się na Energiewende, na energię z wiatraków, co im nie wychodzi. I znowu, panie pośle, ja mam propozycję, dlatego że kwestia tematu energetyki rzeczywiście jest bardzo interesująca, ale bardzo czasochłonna i tak naprawdę trzeba się w to mocno zagłębić, więc umówimy się na tę rozmowę, bo ona jest bardzo ważna tak naprawdę. Jasne. Natomiast w tej chwili trochę jeszcze o tym, co się dzieje w samym Sejmie, bo wydaje się, że Jarosław Kaczyński nie ma już w tej chwili większości. Jak pan sądzi, czy dobrym pomysłem jest to, oczywiście on był trochę ironiczny, rzucony zresztą przez osoby, której delikatnie mówiąc pan nie popiera, ale chodzi mi o sam pomysł Leszka Millera, który powiedział, no zaraz, jeżeli mamy taką sytuację, że Kaczyński, że Morawiecki nie mają większości, no to niech Mateusz Morawiecki w tej chwili złoży wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu, bo tę sprawę trzeba przeciąć po prostu, bo ona się już ciągnie zbyt długo. Co pan na to? Nikt nie złoży takiego wniosku i ta większość jest z jednego prostego powodu. Ten powód opisał jeden z posłów koalicji rządzącej, gdzieś tam w rozmowach nieoficjalnych, prywatnych. Mhm. Opisał sposób, w jaki Indianie łapią małpki. Małpy łapią w taki sposób, że robią klatkę, niewielką klatkę, do tej klatki wrzucają owoce, zamykają tą klatkę, małpka podchodzi, ręce przez pręty wsadza,
łapie owoc i wtedy Indianin ją łapie. Ale małpka już mogłaby uciec, ale nie ucieka, bo trzyma ten owoc tak mocno. Mhm. I tak samo niezależnie od tego, co się będzie działo, ta koalicja będzie trwała, ponieważ frukta pochodzące z władzy, opisywane również w ostatnich dniach tak szeroko, tak mocno, czyli po prostu konsumpcja owoców władzy jest zbyt cenna dla uczestników tego porozumienia. Więc czyli sądzi pan, że Jarosław Kaczyński przełknie tę porażkę? Mam na myśli oczywiście buntowników Solidarnej Polski, którzy zagłosują przeciwko ratyfikacji, za którą jest Jarosław Kaczyński? Ale oczywiście, bo w zaciskaniu pętli eurokołchozowej na szyi Polski pomoże mu Lewica, Platforma. No to jest dla niego porażka. To jest, panie pośle, no to jest dla niego porażka, że on musi liczyć na opozycję, a nie może liczyć na ludzi z własnego rządu. Niekoniecznie. Pamiętajcie państwo, że jak było 12 lat temu, chyba tak, głosowanie w sprawie traktatu lizbońskiego, to w PiS-ie była cała grupa licząca sobie kilkudziesięciu posłów oddelegowana do tego, żeby głosować przeciwko traktatowi lizbońskiemu. Dlaczego? Dlatego, żeby imitować PiS jako partię niepodległościową, jako partię eurosceptyczną, dla elektoratu patriotycznego, niepodległościowego. I oczywiście Jarosław Kaczyński w tej sytuacji również rozegra to na swoją korzyść. Będzie pokazywał, że no patrzcie, no można się zgadzać, można się nie zgadzać z tym pakietem fiskalnym, z tą pętlą finansową brukselską na szyi, ale przecież u nas też macie swoją reprezentację. To jest moim zdaniem okoliczność, która wcale Kaczyńskiego bardzo nie zmartwi. Rozumiem. To idziemy jeszcze dalej w tej chwili, panie pośle. Czy sądzi pan, że jest jakaś nutka prawdy, choć pewnie poniekąd wynika to z tego, co pan mówi, że ta koalicja będzie trwała, no ale coraz częściej, to pan sam wie, będąc w Sejmie, pojawia się ten scenariusz przedterminowych wyborów, ale rozumiem, że według pana jest on absolutnie nierealny. Jest on realny wtedy, kiedy Kaczyński policzy, że ma szansę na ponowną wygraną i wyliczy sobie, że na przykład za 3 lata ta szansa będzie mniejsza. Natomiast jest to zawsze ryzyko. Pójście na wybory jest ryzykiem dla formacji rządzącej politycznej. Ta formacja też się zdążyła już trochę zestarzyć u tej władzy w rozumieniu przywyknięcia, więc to jest tak, że im ludzie są starsi, tym są mniej skłonni do ryzyka. Więc ja stawiam na dzisiaj, że tych wyborów przedterminowych nie będzie. Bo wie pan, wielu twierdzi, że... Ale jeśli by się zdarzyły okoliczności, które by dawały szansę Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby jakoś rozbić bank i w tym momencie pójść na wybory, to on z tej szansy moim zdaniem jest w stanie skorzystać. No takich okoliczności na razie na horyzoncie nie widać. Panie pośle, a ile jest prawdy w tych kuluarowych, sejmowych plotkach, które docierają do mnie szerokim strumieniem, że Jarosław Kaczyński próbuje uwieść posłów Konfederacji i z kilkoma prowadzi rozmowy w sprawie przejścia na jego stronę mocy? To są jakieś spiny tak zwane rozsyłane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy jest coś na rzeczy? Od 1,5 roku są te spiny rozsyłane. Im bardziej nikt nie przychodzi rozmawiać, tym bardziej się o tym mówi. Im bardziej my nie chcemy rozmawiać, tym bardziej się o tym mówi. Czyli nie chcą panowie i panie z Konfederacji rozmawiać z PiS-em. Koniec, kropka. Nie, możemy rozmawiać o koalicji rządzącej z partnerami parlamentarnymi z tej czy z innej strony, ale po wyborach w obecnym kształcie to nie ma żadnego sensu. Konfederacja jest gotowa na wybory, jest gotowa poddać się tej weryfikacji i jeśli pan Kaczyński chce skracać kadencję, proszę bardzo, idźmy na wybory. I wyobraża pan sobie po ewentualnym, to już ja wiem, że to political fiction, nie wybiegamy w daleką przyszłość, ale to bardzo ciekawe, co pan powiedział. Wyobraża pan sobie koalicję z Prawem i Sprawiedliwością po kolejnych wyborach? Z takim Prawem i Sprawiedliwością, jak dzisiaj to wygląda, to sobie nie wyobrażam. Dlatego, że PiS jest partią, która z ledwością z trudem znosi koalicjantów takich wewnętrznych, jakim jest Gowin i Ziobro. I to nie jest partia, która czuje się dobrze w negocjowaniu czegokolwiek. Zresztą widzimy to w tej indolencji, impotencji politycznej, jeśli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich. Oni są tak przywiązani do tego, że muszą zawsze zgarniać całą stawkę, że nie są w stanie podjąć elementarnej gry politycznej. A ona byłaby możliwa, no może teraz z Wróblewskim, który jest dużo sensowniejszym kandydatem niż Wawrzyk, ale no nie są w stanie do takich układów. Moim zdaniem normalna prawica w Polsce będzie możliwa dopiero po Kaczyńskim, dopiero po tym, kiedy on z tej funkcji zrezygnuje. A czy zrezygnuje, to zobaczymy.
Nie sądzę, mówiąc szczerze, przynajmniej na razie. Dobrze, panie pośle, ja o te... Też się tego nie spodziewam, ale mogą okoliczności go do tego zmusić. Ja o te przedterminowe wybory też zapytałam nie bez kozery, bo wielu stawia tezę, że ten Nowy Ład, tak hucznie zapowiadany, tak bardzo mocno, do którego czas się odlicza, do tej premiery 20 marca, czyli w najbliższą sobotę, świadczy o tym, że PiS rozpoczyna kampanię wyborczą po prostu. Nie jest to wykluczone. Jeśli Kaczyński zobaczy stabilne ponad 40% przez dłuższy czas w sondażach i będzie to tak rokowało i wyglądało, to może na taki krok się zdecydować. Ale moim zdaniem nie zobaczy tego w sondażach, to po pierwsze, a po drugie, no zawsze jest to jednak czynnik ryzyka, bo nawet mając dosyć wysokie, stabilne poparcie, można przelicytować, można się pomylić i można popełnić elementarne błędy w kampanii wyborczej, takie jak popełnili w 2019 roku, tak? Gdzie sądzili, że kupią kolejne jakieś warstwy elektoratu tą hura optymistyczną podwyżką płacy minimalnej, a okazało się, że zrazili tylko przedsiębiorców, którzy potrafią liczyć i zobaczyli, z czym się to wiąże. Więc to jest zawsze ryzyko, jak powiadam, dzisiaj obstawiam to za mniej prawdopodobne. A poza tym pamiętajmy też jedną rzecz. W demokracji, w mediokracji XXI wieku kampania wyborcza trwa non-stop, nasilając się tylko przed wyborami. Także mamy nieustanną kampanię wyborczą, która się toczy w życiu politycznym, co jest złe, dlatego że ta nieustanna kampania wyborcza powoduje, że jest dużo mniej czasu i energii poświęca się na pracę merytoryczną, polityczną, prawną, legislacyjną i tak dalej, ale takie są warunki, w jakich działamy. Więc kampania wyborcza trwa non-stop, a nasila się tylko przed wyborami i trzeba mieć to w świadomości. Panie pośle, sądzi pan, że Polacy znowu dadzą się uwieść kolejnymi obietnicami z kolejnego hucznie nazwanego Nowym Ładem programu? Może tak, to nie jest na zasadzie takiej, że Polacy dadzą się uwieść, natomiast problem polega przede wszystkim nie tyle w zdolności PiS-u do sensownego rządzenia, co w niezdolności głównych sił opozycyjnych. Dlatego Konfederacja walczy o to, żeby zostać tą główną siłą opozycyjną, ponieważ niezdolność głównych sił opozycyjnych, takich jak Platforma, czy dzisiaj przejściowo Hołownia, który jest kolejnym wcieleniem tam Ryszarda Petru, Janusza Palikota, czy Pawła Kukiza, no to jest do tego, żeby rzucić poważne wyzwanie PiS-owi. I to jest rzecz, nad którą pracujemy i którą trzeba po prostu Polakom pokazać. Panie pośle, to jeszcze dwie króciutko rzeczy na koniec. Jak pan ocenia to, że Zbigniew Ziobro konsekwentnie tak bardzo idzie na zwarcie ze środowiskiem sędziowskim? Izba Dyscyplinarna, która według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinna zostać zamrożona i nie ma prawa wydawać takich, a nie innych wyroków. No, po raz kolejny chce uchylenia immunitetów trzem sędziom, w tym sędziemu, który walczył o stanowisko pierwszego prezesa z Małgorzatą Manowską. Czy pan akceptuje takie traktowanie polskich sędziów? Ja uważam, że ta cała reforma zaczęła się zupełnie nie od tej strony, której powinna się zacząć. Zaczęła się od góry, a nie od dołu. To znaczy, ja mam bardzo krytyczne opinie na temat środowiska sędziowskiego, które przez 30 lat, no może nie 30, 25 tworzyło niezależny, samorządny związek zawodowy zupełnie, który się tam sam sobie i dla siebie funkcjonował. Mam bardzo krytyczne wobec tego stanowisko, ale ta reforma powinna się zacząć od funkcjonowania sądów. Obywatele powinni to odczuć na samym dole najpierw, a nie od szczytów władzy sądowniczej, które mają przede wszystkim charakter polityczny. To jest ta ma walka charakter ideologiczny i polityczny, więc krytycznie oceniam kierunek tego działania. Natomiast w tej wojnie PiS-u z sądami nie mam swoich pozytywnych bohaterów, o tak powiem. Dlatego między innymi całą poprzednią kadencję, jak i tę kadencję, co do zasady zazwyczaj się wstrzymujemy przy tych ustawach sądowniczych. Panie pośle, na sam koniec, jeżeli chodzi o politykę pandemiczną rządu, tak to nazwę, wiemy, że na razie nikt nie wycofuje albo nie zawiesza szczepienia szczepionką AstraZeneca, przykładem innych europejskich i nie tylko krajów. Z drugiej strony mamy prawdopodobieństwo kolejnego lockdownu całego kraju w okresie świątecznym i z trzeciej strony mamy wczorajsze posiedzenie ministrów zdrowia Unii Europejskiej, którzy o szczepionce AstraZeneca między innymi dyskutowali, no ale niestety Adam Niedzielski się na tym posiedzeniu nie pojawił. Czy pan to wszystko rozumie?
Nie, nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego odkładane są egzaminy specjalizacyjne w sytuacji, w której brakuje nam lekarzy. Nie rozumiem, dlaczego taka, a nie inna polityka z Ministerstwa Zdrowia to jest polityka takiego pijanego, który łapie się płotu i nie wiadomo, którą sztachetę złapie i o co się przewróci. Natomiast jeśli chodzi o tą AstraZenekę, jest problem. I ten problem jest przede wszystkim w moim przekonaniu niestety w wiarygodności środowiska medycznego i środowiska naukowego medycznego. Nie wiem, na ile prawdziwe są wczorajsze enuncjacje jednego z dziennikarzy, związanego zresztą z gazetą, powiedzmy, szerokiego spektrum obozu rządzącego, pana redaktora Pawlickiego. Ale jeśli są prawdziwe, że jeden z krajowych konsultantów, który w ostatnich dniach ta pani robiła karierę, mówiąc, jak bardzo bezpieczna jest AstraZeneca, że jeśli jest prawdziwe, że ona od zeszłego roku jest, zarobkuje w tym koncernie, który produkuje AstraZenekę, no to szkoda, szczepionkę, że pan Pawlicki tak się panem Obajtkiem nie zajmuje i całą siecią powiązań związanych ze spółkami, szkoda, prawda? Szkoda, no właśnie. Szkoda, ale dobrze, że są dziennikarze, którzy inni, którzy się tym zajmują, którzy się tym zajmują. Natomiast powiedziałbym tak, to jest problem wiarygodności środowiska medycznego. Ja mam taki postulat. Państwo też przestańmy dziadować w tym zakresie. Państwo polskie stać jest na to, żeby krajowi konsultanci, osoby najważniejsze z punktu widzenia medycyny i polityki medycznej, byli dobrze opłacanymi specjalistami w Polsce, bo oni powinni dobre wynagrodzenie dostawać. Ale jeśli są takimi specjalistami, to powinni mieć i wsteczną, i na przyszłość klauzulę wyłączności. To znaczy oni nie mogą na przykład kończąc, czy trwając na funkcji krajowego konsultanta, być jednocześnie na utrzymaniu takiego czy innego koncernu farmaceutycznego, bo to jest elementarny konflikt interesów, a z takimi rzeczami mamy do czynienia. I to panie nie Boże, tylko że to wszystko są domniemania. Nikt tego, tej pani, o której pan wspomniał, a właściwie pan Pawlicki no nie, wspomniał, nikt tego nie udowodnił, więc też byłabym ostrożna, bo może być więcej szkody niż pożytku, panie pośle, spuszczania takich plotek, czy domniemywań. Zobaczymy, to są domniemania, zobaczymy, co z nich wyjdzie, natomiast to, że jest głębokie powiązanie środowiska naukowego medycznego z koncernami jest faktem i różnych postaci z tego środowiska naukowego. I niestety dzisiaj ja jestem zwolennikiem nowoczesnej medycyny, nie uważam, że tego za coś złego. Nie jest pan antyszczepionkowcem, mówiąc krótko, tak? Nie, nie jestem, ale szanowni państwo, wiarygodność polega na tym, że nie ma się konfliktu interesów. I środowisko medyczne, które dzisiaj narzeka, że w internecie prawda, jakieś różne gusła krążą i tak dalej, które ich autorytetu pozbawiają, to niech sami spojrzą w swoje własne, że tak powiem, gniazdo i zastanowią się, czy są wiarygodni. I czy te powiązania z koncernami medycznymi to jest coś, co dodaje im wiarygodności. No dobrze, panie, nie dodaje. I to jest sprawa do systemowego rozwiązania. To jest być może sprawa do rozwiązania, do wyjaśnienia. Niemniej sytuacja jest w tej chwili taka, że kilkadziesiąt tysięcy dziennie ludzi, o tym mówi Michał Dworczyk, rezygnuje ze szczepienia AstraZeneką. I to są naprawdę konsekwencje, z których my się później możemy nie wygrzebać. To jest potężny problem. I to jest pierwszy do rozwiązania problem, według mnie przynajmniej w obecnej sytuacji. No tak, ale to my też nie możemy abstrahować z sytuacji, która jest w Europie. No jakby, no, jesteśmy w Europie, szereg państw podjęło takie kroki, no to ma wpływ na polską opinię publiczną. No ciężko się dziwić, że ludzie reagują pod wpływem określonych informacji tematu dnia. I jeśli mają być wiarygodni ci naukowcy, ci medycy, którzy wypowiadają się w tej sprawie, to tam nie może być cienia wątpliwości, że oni mają jakikolwiek konflikt interesów w tym zakresie. Na to zwracam uwagę. Żeby być autorytetem, to trzeba naprawdę wysokiej próby wiarygodności, wysokiej próby nieskazitelności, zwłaszcza w tak delikatnym obszarze, jakim są szczepienia, jakim jest dzisiaj polityka nieszczęsna w mojej ocenie covidowa tego rządu. Robert Winnicki, Konfederacja. Panie pośle, dziękuję za to spotkanie. Spokojnego dnia panu życzę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do zobaczenia.